Cześć, czołem, witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Dzisiaj gonimy dalej policzka i mam nadzieję, że uda nam się go złapać. Jak wszyscy wiecie, albo może część z Was, tym policzkiem jest spłata kredytu i już nie dalej, że tak powiem, nie z fabułą, ale z grankiem na spokojnie. Szukam jakiejś fajnej traski, którą mógłbym zrobić sobie, żeby fajnie to wszystko szło, ale jak to zwykle bywa, standardowo nie mam jakiejś przeogromnej ilości czasu, więc znajdźmy coś fajnego. Mamy same trasy, co było ostatnio. Wiecie co? Zrobię tą trasę, ale pojedziemy przez Rostock. To będzie dobry, myślę, pomysł. Skrócimy sobie ją znacznie, a zarobimy, myślę, niewiele mniej. Więc jest to chyba dobry pomysł. Jeszcze nie robiłem takich misji, że sobie skracałem te trasy, że kombinowałem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem w ogóle ciekawy, czy to wyjdzie. Sprawdźmy i jeszcze raz sprawdźmy. Najpierw podjedźmy po ładunek. Bym tym razem nie narobił tyle mandatów, co ostatnio, bo to było żenujące, moi drodzy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Tutaj mamy po drodze stację benzynową. Więc podejrzewam, że będziemy tacy łaskawi i ją odwiedzimy. Jednak to moja ciężarówka z tym rumuńskim malowaniem naprawdę wygląda bardzo fajnie. Jest kierunkowskaz dla stewci. Wszystko się zgadza, moi drodzy. Zielone? Jedziemy. Tankujmy. Ja wiem, że najtańsze paliwo jest w obwodzie kaliningradzkim, ale no nie będę tam jechał przecież paliwa, bo to bez sensu. A jakoś wiecie, co ja myślę o Polsce i jeżdżeniu tam. Najgorzej się jeździ po Polsce, bo są co chwilę autostrady, co chwilę są bramki. I można dostać kręćka, słuchajcie. Skręć w lewo. To była miła przejażdżka. W drogę. Dobra, i teraz podejrzewam, że jak ustawię sobie na mapie Rostock, to mi się to powinno zmienić, nie? Że ja chcę jechać tu. Do roboty.
Skręć w lewo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale w teorii to powinno wyglądać właśnie tak, jak bym chciał. Zobaczmy, on nas prowadzi teraz jaką trasą? No tak, on nas prowadzi na Rostock, czyli nie tędy, a tędy. I nawet, a my nawet nie tutaj się ciepniemy, tylko do Tellensborga, żeby było krócej. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. W teorii teraz pokazuje taką samą odległość, ale powinno być kurka wodna fajniej, krócej, lepiej. Podejrzewam, że to jest kilkaset euro w przeprawie promowej, więc dla mnie, słuchajcie, to jest żadna różnica. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dzisiaj mamy, słuchajcie, piątek, jest 11 września. Wy ten odcinek obejrzycie pewno około Skręć w lewo. 17, 18, jakoś tak. Także widzicie, staram się i jakoś mi to na razie wychodzi nagrywać na zapas. Aczkolwiek powiem wam, że banerka ma więcej. Banerka ma więcej i myślę o nowej grze na live'a. Nowej, starej grze. Już w nią kiedyś grałem, ale ostatnio mam ochotę znowu w nią zagrać i chyba ją dzisiaj zainstaluję. Aczkolwiek dzisiaj raczej się nie uda nic zrobić ze streamyczków, pewno do tego w sobotę, ale zobaczymy. Ja zaczyna się na literę X. Jeżeli to coś komuś podpowie, to dobrze. W ogóle możecie pisać swoje propozycje w komentarzach. Gierka naprawdę zacna. Powiem wam, że jest turowa. To już was powinno naprowadzić dosyć intensywnie. Tu jest jakieś 15 tysięcy. No 15 tysięcy zarobię pewnie, jak dużo nie stracę na kredytach. Moi pracownicy powinni też zarobić, więc jest duża szansa, że spłacimy ten kredycik. Bo chyba nawet przed ratą dojadę. Bo tu mam jeszcze jakieś, ja wiem, 4 godzinki jazdy. Potem 8 spania. Czyli 21 nad ranem, około południa, powinniśmy być w Danii, czy nie, w Szwecji chyba. Do Szwecji jedziemy. Bardzo dobrze. Trzeba się rozpędzić, nie, żeby ta trasa przejechana została po Markowemu. Coś się nie mogę bardziej rozpędzić. Ładunek taki ciężki. No tak, 22 tony, to o to nie chodzi. Ale znowu najgłupszy możliwy ładunek. Puste palety. Kto takie rzeczy wozi? Żeby tylko policji nie było po drodze.
Przyspieszam, bo jest lekko z górki. Być może uda mi się jeszcze większą prędkość rozwinąć. O, tak pod 150. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w prawo. To było na krawędzi. To było na krawędzi życia i śmierci. To nie było wcale lepsze. Tak, to byłem cały ja, słuchajcie. To nie było wcale lepsze. Ale jak już takie dwa, że tak powiem, wiraże i takie dwa manewry mi się udało zrobić, to znaczy, że mam dzisiaj dobry dzień. Może nie będzie jak przedwczoraj, w odcinku, który widzieliście, w którym dołożyłem do interesu. Daleko jeszcze mam? Pokażcie mi. Aż praktycznie połowa drogi przejechana. Świetnie. I oto jedziemy do Trelleborga, potem Malmö, Helsingborg. Dobra, fajnie. I teraz zobaczmy już tylko pracowniczków moich. Jak oni sobie radzą ze pracą? Benjamin piąteczkę. Iwon 4, Katarina, Halina po 3000, Alice też 3000. Czyli patrzcie, oni już naprawdę zarabiają przyzwoitą kasę. 9000, 12, 15, 18, 20 tysięcy zarabiają. To już jest świetna kasa, tak to można żyć. Z takimi zarobkami pracowników nawet ja mogę na plus wychodzić. Wiadomo, że czasem się trafia jakaś gorsza skala. Na razie to jest super. Zastanawiam się, czy lepiej, kurczę, kupić nowy garaż, czy go powiększyć. Bo nowy garaż kupno kosztuje chyba 180 i masz 3 miejsca. A powiększenie kosztuje ile? Ile kosztuje ulepszenie garażu? Sto tysięcy. A kupno nowego chyba 140 albo 180 tysięcy. Podobnie wychodzi finansowo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w prawo. Jezus Maria. To jest mój dzień. Muszę nagrać chyba ze 100 odcinków dzisiaj. Szkoda, że nie mam czasu, bo za godzinkę muszę być w szkole córeczki. Ale dobrze to wygląda. Na razie dobrze. Zobaczymy, co będzie później.
Też czuję, że my dojeżdżamy już do tego miejsca przeznaczenia na przeprawy. Te kilometry tak ładnie uciekają. Chociaż nie, teraz po aktualizacji, po tym najnowszym patchu, nie liczą się już kilometry przeprawy, więc to są same kilometry czystej jazdy, więc jeszcze chyba nie dojeżdżamy, jeszcze około 100 kilometrów zostało. Zobaczmy zresztą. A właśnie, patrzyłem na tych kierowców, a nie spojrzyłem, ilu jedzie. O, tej kilku śpi. Na służbie postój. No, ale ci jadą, dobrze. Koniec za 2 godziny, o, patrzcie. Koniec za 11 godzin, to ma za trasę, Amy. No dobrze, jedźmy. Ale patrzcie, praktycznie dwukrotna prędkość. Za takie coś powinni od razu, bez mitrężenia, zabierać prawo jazdy. Tak powinno być. Oszukali mnie z tym dohamowaniem, słuchajcie. Myślałem, że to skrzyżowanie jest troszkę inaczej zbudowane. Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się lewej strony. Dobra, śmigamy, słuchajcie. Słuchaj, ja nie jestem pewien, czy mam zdjęcia na miniaturki. A pewien jestem, że nie mam już miniaturek. Krzywonimy sobie jakieś zdjątko, może nie. Może z tej perspektywy? Wiecie, nie musi być idealne, ani ładunek ciekawy, ani sceneria, ale mi się wydaje, że chyba już nie mam zdjęć, więc trzeba jakoś zniwelować, a nie chciałbym powtarzać zdjęć przy różnych miniaturkach. Nie? Daleko jeszcze mamy? Nie, dojechaliśmy już właściwie. Super. Jeszcze jeden, dwa, trzy zakręty i będziemy na miejscu. Na horyzoncie i komin elektrowni atomowej. Meteo się kłada, skłania i uniwersum Stalkera. Lubię, szanuję. Dmitrij Głuchowski, spoko bardzo. A jeśli chodzi o Stalkera, to Denis Szabałow. Genialny. Genialna trylogia jest, słuchajcie. Zjedź w prawo.
Koleś, który to pisze, jest byłym żołnierzem specnazu i powiem wam tak, czuć ten klimat w książce, w trylogii, bardzo, 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 bardzo fajny. Styl pisania i taka atmosfera. Polecam. Polecam Markowi. Nawet moja żona przeczytała jedną część tej książki. Czy nawet dwie. Skręć w lewo. Dzisiaj byłem na siłowni, oprócz tego, że byłem w pracy, troszkę się skatowałem dzisiaj, bo miałem więcej czasu. Pierwszy raz od dawna czas mnie nie gonił na siłowni. Nie musiałem się śpieszyć do domu, nie musiałem się śpieszyć do pracy. I taki trening był naprawdę spoko. Zrobiłem sobie trening podstawowy, założony na dzisiaj, czyli klatkę i bicepsiki. Zrobiłem też brzuch, zrobiłem też dodatkowo sobie jeszcze barki. Jestem bardzo zadowolony, słuchajcie, z treningu. Znajdę nową trasę. Patrzcie, ile mi zostało. 74. A zapłaciłem kilkaset, tylko kilkaset euro więcej. Czy to nie jest idealna sytuacja? Chyba za 400 euro więcej. I już jeszcze mnie zarobili pracownicy. Mam 50 koła. Świetnie. Czy spokojnie się wyrobimy, słuchajcie, w kredycie, spokojnie go spłacimy i da mi jeszcze na rentę zostanie. Idealnie. No i teraz powstaje dylemat. Co dalej? Czy dobiegać kredytu i powiększać garaż, czy zostawić tak jak jest i zbierać kasę na spłatę pozostałych zobowiązań. Jakbym nagrywał z dnia na dzień, to bym zostawił tą odpowiedź wam. Ale tak nie robię, bo jak wiecie, nagrywam na zapas, bo tak naprawdę staram się wykorzystać każdą chwilę, którą mam, a nie zawsze mam czas na streamowanie, więc chciałbym, żeby coś się działo. Nagrywam na zapas, więc to taka interakcja, myślę, najlepsza nie jest możliwa na obecną chwilę. Tutaj nie chcę szarżować, bo widzicie, co tutaj się dzieje. Co chwilę coś wyjeżdża. Zatem w Szwecji, w Danii, w Finlandii, w Norwegii są niestety często fotoradary. Takie malutkie, wąskie, które słabo widać. A jako, że jestem w delikatnej formie, to nie chcę ich dostawać, ich, czyli mandatów. Przepraszam, to jadę, choć będziemy mieli 67 koła. I to jest już naprawdę fajny kawał gotówki.
bo mnie zostanie około 20 tysięcy, jak kredyt spłacę. Idealnie. To jest piękny prognostyk przed następnymi Skręć w lewo. odcinkami. Tylko oczywiście będę musiał zaraz golnąć się, pogłówkować. Co tutaj, jak tutaj zrobić, żeby było lepiej? No, powiedzmy tak, nie ma co się śpieszyć. Zostało nam 28 km. To naprawdę nie jest odległość, która nam tutaj będzie nastręczała jakieś kłopoty. Możemy jechać przepisowo, możemy jechać wolniej i bezpieczniej. Szczególnie, że zobaczcie, za chwilę jest znowu zakręt, czyli znowu trzeba będzie wyhamowywać niemal do zera. Skręć w prawo. Niezbyt to był równy zjazd. Kto go wymyślił? Chyba Polacy. Trzymaj się prawej strony. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. No cóż. No cóż, 1000 euro biorę w każdej trasie z dobrodziejstwem inwentarza. Takie mandaty mogę otrzymywać. Nie chcę szarżować. Nie wiem, czy tam policja nie jedzie. Wolę spokojnie przejechać. Jedź prosto. Skręć w lewo. Koniec trasy. Zaparkujmy ładniej, prościej i wiecie, że tak wolę. Słuchajcie, traska wyszła. Idealo. Traska wyszła. Gotóweczki będziemy mieli naprawdę jak na ten etap rozgrywki sporo. Możemy spłacić kredyt. No tutaj potrzeba po 70 koła, to tego spłacać nie będę. Ale już kredyt poniżej 10 tysięcy to jest fajnie, bo przy dobrej trasie, przy takim poziomie zarobków moich pracowników będą mi dawali około dyszki teraz.
Dziennie, bo zysk jest 20, od nich powiedzmy 9, 11, 14, no 17. Dokładnie, około 20 tysięcy moi pracownicy będą teraz dla mnie zarabiać. Z czego dyszka pójdzie na kredyt, jest naprawdę super sytuacja, żeby na co odcinek wzbogacać się co minimum jakieś 30 tysięcy. I to jest coś, czego mi brakowało, i teraz mogę pogłupkować, czy robimy kredyt, czy zbieramy jeszcze gotóweczkę, ale idzie to już naprawdę fajnie. Wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.